Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Retro Wars, programu, który jest swego rodzaju luźną przechadzką po świecie gier ze świata Star Wars wydanych przed laty. Tak jak zostało to wspomniane w poprzednim odcinku oraz żeby zachować pewną ciągłość, dzisiaj przyjrzyjmy się grze Star Wars Jedi Knight Dark Forces 2. Już na wstępie zauważacie pewnie, że tytuł odbiega od tytułu pierwowzoru, a to za sprawą faktu, że po czasie został zmieniony. Gra ukazała się początkowo pod nazwą Dark Forces 2 z podtytułem Jedi Knight. Jednak po wydaniu kolejnych gier z serii Jedi Knight, czyli Outcast oraz Academy, została zmieniona na Jedi Knight Dark Forces 2. Trochę zamotane, namieszało to trochę w nomenklaturze, ale ostatecznie wyszło serii na dobre i obie wersje tytułu są poprawne. Druga część Dark Forces, czyli Mrocznych Sił w dosłownym tłumaczeniu, dopowiada kolejny rozdział w historii Kyla Katarna, znanego już z pierwszej części gry. Po wydarzeniach z poprzedniczki, to jest po zdobyciu planów Gwiazdy Śmierci i po zniszczeniu prototypu Mrocznych Szturmowców, młody Katarn próbuje uporać się ze swoimi problemami z przeszłości. Dociera do informacji o swoim ojcu, który zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach. Jak nie trudno się domyślić, intryga to znacznie bardziej rozbudowana, a gra toczy się o wiele większą stawkę. Problemy rodzinne schodzą na dalszy plan, a akcja szybko przesuwa się w stronę nowo powstałej Republiki oraz odradzającego się po upadku Imperatora Imperium Galaktycznego. W tym miejscu warto odnotować fakt, że podczas swojej przygody w Dark Forces 2 Katarn odkrywa, że jest czuły na moc i w czasie gry będzie mógł stąpać po jasnej bądź ciemnej stronie. Tu zatrzymajmy się chwilę dłużej, bo możliwość bycia rycerzem Jedi jest radością samą w sobie. Poza używaniem miecza świetlnego, co samo w sobie sprawia frajdę każdemu miłośnikowi Gwiezdnych Wojen, po każdym poziomie zyskujemy punkty doświadczenia, które możemy przełożyć na umiejętności związane bezpośrednio z mocą. Z jednej strony mamy przyspieszenie czy superskok, ale z drugiej, kiedy przejdziemy na ciemną stronę, możemy korzystać z rażenia piorunami czy podduszania. No ale jak zostać Sithem, zapytacie? Dość interesujący, ale łatwy sposób, bowiem wystarczy, że będziemy zabijać nie tylko atakujących nas przeciwników, ale i neutralnych NPC-ów. A skoro mówimy o walce, to warto również wspomnieć o bardzo ciekawym smaczku, jakim jest możliwość rozczłonkowywania przeciwników. Uwierzcie mi, nie trzeba być sadystą, żeby sprawiało to wiele frajdy. Na wielką pochwałę zasługuje też różnorodność przeciwników i oprócz Sithów mierzyć się będziemy z Tuskenami, Mandalorianami, Szturmowcami oraz przedstawicielami najróżniejszych ras obecnych w uniwersum. Każdy przeciwnik ma inne bronie, wytrzymałość i technikę walki, a potyczki z bossami mogą być dosyć problematyczne, szczególnie na wyższych poziomach trudności. Akcji nie brakuje i cały czas trzeba mieć oczy szeroko otwarte, ponieważ trup ściele się gęsto. Jeśli chodzi o poszczególne misje, to w trakcie naszej wędrówki odwiedzimy wiele planet i miejsc oraz poznamy wiele osobistości, które z pewnością zapadną nam w pamięć. Każdy z poziomów jest inny, bardzo nieliniowy i wymaga od gracza dużej ilości pomyślunku, jednak od strony modelu rozgrywki to nadal typowy FPS z możliwością celowania w pionie i w poziomie. Gameplay pozostał bardzo wierny pierwszej części i tak naprawdę doszły w nim jedynie drobne urozmaicenia i usprawnienia. Oprawa graficzna, pomimo tego, że czuć w niej upływ lat, daje radę i w moim odczuciu nie jest wielką przeszkodą w ogrywaniu tego tytułu dziś. Pokusiłbym się nawet o stwierdzenie, że ma swój urok, a na pewno nie będzie Wam przeszkadzać, jeżeli jakimś cudem niedawno ogrywaliście jedynkę, być może po obejrzeniu poprzedniego materiału Retro Wars. Generalnie tak w skrócie prezentuje się Dark Forces 2 po latach. Rozwinięty względem jedynki, dość sprawny tytuł, kolejna z gier w serii Retro Wars, które mogą śmiało polecić. Na sam koniec zachęcam Was oczywiście do zostawienia suba na kanale Biblioteki Osus oraz łapki w górę, jeżeli podobał Wam się ten materiał. Tymczasem kończę i uciekam. Niech moc będzie z Wami.